Lego City Hogwarts. Odcinek 4. Nauka. Sezon 8. Dobrze, poświętowaliście, więc teraz czas, byście przeszli do waszych domów. Rok, rok. Mam nadzieję, że w Gryffindorze będziesz się fajnie bawił. Będziemy się przecież widywać na korytarzu. Tak? Dobrze. Pa, pa, przyjacielu. Pójdźcie teraz do waszych domów. Chodź, Ron. Idziemy. A gdzie ten dom? U góry. Całkiem fajny. Chodź, Ron. Gdzie mamy dać bagaże? Ja wam je zaraz. Gdzie pan je dał? W domu Gryffindoru. Do domu Gryffindoru. A, dziękuję panu. Chodź, Ron. Idziemy tam. Jestem zmęczony. Pośpimy? Dobra, w końcu. To jest noc. Ale fajnie. Ron, ty sobie tutaj może pod ścianę pójdź, albo wyciągniemy te wszystkie łóżka i sobie tutaj pójdziemy. Dobra. Ja zaklepuję pod ścianą. Dobra. Chyba z różdżką będzie troszkę ciężko. Przełożę ją sobie do drugiej rączki. Ciekawe, czy będzie fajnie w tym Hogwarcie. Tak, pewnie dokonamy wielkich czynów. W końcu jest nas bardzo dużo niż w tym Slytherinie. Dobrze. Pójdźcie na... Reszta pójdzie na... Niech pójdzie na zajęcia z Gryffindoru. A ze Slytheriną? Też. No dobrze. Chodź, Charlie. Charlie, zresztą, pobiegaj, tutaj jest mnóstwo miejsca. Dobra, to idziemy. Na razie wy, dwoje, my? Tak, możecie się rozejrzeć po Hogwarcie. Tylko nie możecie pójść na czwarte piętro. A, dobra. Neville, Rapuszko, ty też idź sobie, pobiegaj. A wy będziecie mieli zajęcia z profesorem Snape. A proszę pana Dumbledora. Proszę panie Dumbledore, gdzie można sobie tutaj wysłać listy? W sowiarni, na trzecim piętrze. Dziękuję. Chodźcie. Zajęcia. Ciekawe, jakie będą. Hej, tutaj są obrazy, które się ruszają. Ten obraz się rusza. Ale fajna ta sala. I są eliksiry. Dobra, Rok Rok. Gdzie idziemy? Nie wiem. Ja idę do sowiarni. Jest. A, słówko Hedwigo. Możesz mi wysłać list? Napiszę sobie. Pisu, pisu, pisu. Dziękuję. Dobra, już jestem. Gdzie idziemy? Do sali z eliksirami? Super. Wow, ile tu eliksirów. Jest nawet miotła. I obrazy, które się ruszają. Ale fajny ten Hogwarts. Ile tu eliksirów. Hej, mam taki
zwariowany pomysł. Pójdziemy na czwarte piętro? Przecież nie możemy. Tam. Na pewno tam nie ma nic złego. Dobrze, tylko sobie odłożę aparacik. Będziesz mógł go mieć w domu Gryffindoru? Dobra. Albo zaniosę go do sowiarni. Tam chyba będzie się lepiej sprawował. Dobra, jest. Idziemy. Albo nie do sowiarni. Dobra. Idziemy na czwarte piętro. Co tam będzie? Nie wiem. Ej, jakiś klejnot. Ała, co to jest? Hej, może znajdziemy Hej, dobra, chodźmy do sali z eliksirami, z miksturami. Weźmy sobie na przykład tę flaszkę. Ta flaszka pokazuje jakby... Hej, wiem. Tu jest napisane. Wleje się coś do niego, no i to jakby coś opisuje. Dobra. Albo po prostu wsadźmy. Wylejmy to. Ej, jest teraz jakiś napis. Kamień filozoficzny. Kamień, który daje wielką moc. Można przez niego stać się śmiertelnym, żyć wiele, wiele lat. Kamień wynalazł Nicolas Flamel. Nieźle. Ej, co to było? Nie wiem. Może idźmy. Dobra, odłóżmy to. Chyba tu jest jakoś niebezpiecznie. Na tym korytarzu. Idziemy. Kamień będzie mój. Kamień będzie mój. Ja go zabiorę. A jak mi te głupie dzieciaki go nie dadzą, to wezmę Snape'a. Wezmę Grindelwalda. I zniszczę cały Hogwarts. Kamień będzie tylko mój. I te głupie dzieciaki mi go oddadzą. Mówię wam to. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. A potem zmierzę się z Dumbledorem i go zabiję. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.